Otwarta antena, Weronika Szymańska, witam Państwa, dobry wieczór. Nasze życie, nasza praca, nauka, w dużej mierze też rozrywka przeniosły się do sieci. Jeśli ktoś z Państwa wyobrażał sobie w Sylwestra 2019, jak będzie wyglądał ten 2020, no to pewnie nikomu z Państwa nie przyszło do głowy, że właśnie tak. Nasza rzeczywistość bardzo mocno się zmieniła. Czy zmieni się jeszcze? Jak się zmieni? Jakie są efekty tej naszej działalności, tego życia online? O tym wszystkim będziemy mówić dziś w programie. 61-221-2222 to jest telefon do studia. Za chwilę Państwo zobaczycie belkę z numerem telefonu. Już się wyświetliła, więc gdyby Państwo chcieli zająć stanowisko w dyskusji, podzielić się swoim spostrzeżeniem, to oczywiście zapraszamy. A razem ze mną wirtualnie, bo tak przecież działamy i o tym też będziemy mówić, po drugiej stronie łącza jest dr Łukasz Rogowski, socjolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór, witam Pana. Dobry wieczór. Panie doktorze, od Pana pracy i od mojej pracy zaczęłabym, bo rzeczywiście tak to u nas wygląda, że od dobrych kilku miesięcy no, widzimy naszych gości tylko i wyłącznie na ekranach telewizyjnych. Pewnie rok temu byłoby inaczej, przyjechałby Pan do studia, rozmawialibyśmy normalnie, ale z drugiej strony u Pana pewnie też studenci po drugiej stronie łącza, obrony magisterskie tak samo. Więc chciałabym zapytać, myśli Pan, że to całe nasze życie online, tak mocno rozwinięte teraz, to jest stan tymczasowy? Czy pokusiłby się Pan o to, o takie stwierdzenie, że trochę już tak zostanie? To jest bardzo dobre pytanie i chyba trudno jest jednoznacznie powiedzieć, czy tak zostanie, czy tak nie zostanie. Ja mam wrażenie, że do bardzo wielu rzeczy, które związane są właśnie z pracą zdalną, nauczaniem zdalnym, rozrywką zdalną, że my powoli zaczynamy się do tego przyzwyczajać. I nawet jeżeli już będziemy mieli możliwość powrotu do realnych spotkań, do spotkań na żywo, liczymy wszyscy na to, że będzie to jak najszybciej, że faktycznie będziemy mogli spotkać się w studio albo spotkać się z studentami i wykładowcami na salach wykładowych, to mimo wszystko będziemy mieli, pozostanie w nas ta opcja spotkań wirtualnych, spotkań zdalnych. Przede wszystkim dlatego, że dla bardzo wielu osób jest to możliwość zyskania pewnego czasu, nie brak konieczności wyjeżdżania, powrotu do swojego domu. Natomiast jednocześnie bardzo ważne jest zaznaczenie jednej kwestii. Ja tutaj opieram się z jednej strony na moich doświadczeniach, pewnie też na doświadczeniach wielu z Państwa, wielu z naszych widzów, ale odwołuję się tu również do badań, które już od dobrych kilku miesięcy prowadzimy na właśnie Wydziale Socjologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, do badań dotyczących życia codziennego w pandemii. I jednym z kluczowych tematów, które się tam pojawiają, to jest właśnie temat dotyczący pracy zdalnej, nauczania zdalnego, czy w ogóle życia zdalnego. I nasi badani mówią o jednej bardzo ważnej rzeczy. Zdalność sprawiła, że załamane zostały granice. Granice rozumiane jako granice przestrzenne. To znaczy granice związane z tym, że oddzielam od siebie przestrzeń pracy, przestrzeń odpoczynku, przestrzeń domową i przestrzeń zawodową. To wszystko zaczęło być realizowane w jednym miejscu, a w przypadku niektórych osób, które no, dysponują na przykład niewielkimi przestrzeniami mieszkaniowymi, to jest natłoczenie bardzo wielu czynności w jednym miejscu. Dzieci się uczą, rodzice pracują, ktoś spędza czas wolny. Czyli to jest załamanie tej granicy przestrzennej, a z drugiej strony to, co nasze badania pokazują, to, że zdalność skutkuje również załamaniem granic czasowych. Że nie ma już właśnie jasnego podziału na czas pracy i czas odpoczynku, na czas, który mogę poświęcić rodzinie i czas, który muszę poświęcać pracy zawodowej, bo dzięki pracy zdalnej bardzo wiele osób zaczęło jakby rozszerzać czas swojej pracy albo zostali do tego zmuszeni. Spotykamy się coraz wcześniej, bo już nie musimy dojeżdżać na miejsce, ale również skoro całość naszego życia realizowana jest z domu, no to również możemy te zdalne spotkania zawodowe realizować także późnym wieczorem. Więc to z jednej strony, no, próbując jakoś podsumować ten temat, to oczywiście ma bardzo wiele zalet, ale jednocześnie jest też związane z tym, że zaburza
pewien rytm, który wyznaczał też właśnie taką normalność, a tym samym efektywność naszej pracy. Mhm. Mamy pierwszy telefon. Dodzwoniła się do nas pani Marianna. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani. Proszę panią, ja mam odnośnie pytanie rejestracji w przychodni u nas na Ratajach. Na Rzeczypospolitej jest przychodnia i przyjmują w ten sposób teleporadę. Więc my się rejestrujemy, dzwonimy do przychodni. Odbierają telefon lub nie, jak odbiorą, to jest taka formułka, proszę panią, na 2 minuty. Potem jest 17, jesteś w kolejce, 16, 3 razy po 16. To trwa bardzo długo, nie można się dostać do rodzinnego lekarza. My jesteśmy starsi ludzie, po 88, po 80 lat. A te panie w rejestracji to są takie nieuprzejme. Zachowują się jak hrabiny przedwojenne, jakby łaskę robili ludziom, że tam po prostu przy drzwiach kogoś poinformują czy przyjmą. Dlaczego tak jest i jak to długo potrwa? Nie umiem pani odpowiedzieć na to pytanie. Nie mam gotowej odpowiedzi, ale bardzo dziękuję za ten głos. Panie doktorze, ale myślę, że pani Marianna poruszyła bardzo istotną też kwestię tego właśnie takiego zderzenia. Mamy te teleporady, prawda? Czyli też tutaj ten kontakt chociażby z lekarzem jest utrudniony dla wielu osób. Czy można się pokusić o takie stwierdzenie, że mimo wszystko, jak wychodziliśmy do ludzi, staliśmy, to było dla nas bardziej niekomfortowe, ale mniej stresujące, a teraz ta cyfrowa rzeczywistość, telefony trochę sprawiają, że my tak nie do końca sobie z tym potrafimy poradzić. Jesteśmy tym zdenerwowani, może tak. To również bardzo ważna kwestia, bo jeżeli zawsze w jakimkolwiek sposób mówimy o korzystaniu z technologii, no to musimy pamiętać o zjawisku, które socjologia czy badacze mediów nazywają cyfrowym wykluczeniem, czy też kompetencjami cyfrowymi. My nie możemy zakładać, że każdy w taki sam sposób będzie przystosowany i będzie posiadał odpowiednie umiejętności do korzystania z kontaktu zdalnego, kontaktu telefonicznego, kontaktu internetowego. To są całkowicie nowe sytuacje i ja wiem po sobie, ja wiem po moich znajomych, moich współpracownikach z uczelni. Państwo pewnie macie bardzo podobne doświadczenia, że my również musieliśmy się na samym początku nowej sytuacji technologicznej nauczyć. I bardzo ważne jest to, żeby były oferowane być może jakieś programy, które dają możliwość nauczenia się takich sytuacji, albo być może też po prostu oferowanie różnych form kontaktu. Tak jak nasza pani dzwoniła przed chwilą, faktycznie może być pewien problem z włączeniem się w nowy sposób kontaktu z ludźmi, bo tak naprawdę proszę zauważyć, że to, o czym my rozmawiamy, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie technologii. Technologia, która jest tematem naszej rozmowy, w tym głębszym sensie, ona dotyczy tego, jak my ze sobą wchodzimy w relacje. Pandemia zmieniła to, jak wchodzimy w relacje z ludźmi, z naszymi najbliższymi, ale też jak wchodzimy w relacje właśnie w takim kontekście zdrowotnym, usługowym czy jakimkolwiek innym. I skoro my musimy się nauczyć na nowo tych relacji, to powinniśmy też zakładać pewną dozę wyrozumiałości. Jeżeli tego nie potrafimy zrobić, jeżeli coś nam nie wychodzi, i ta wyrozumiałość też powinna być chyba taka dwustronna. Ja wobec moich studentów na przykład tak stosuję i również oczekuję, że oni wobec mnie będą tak samo wyrozumiali. Mogą się różne, w wielu sytuacjach zdarzyć niespodziewane momenty i chyba ważne, żeby nie traktować tego jako koniec świata. Tak, u nas też tak to wygląda, że gdyby panu się teraz zawiesiło połączenie,
połączenie, to musiałabym jakoś zagadać, mówiąc zupełnie kolokwialnie, aż to połączenie by wróciło. Ale chciałabym zapytać się o pewną rewolucję cyfrową, bo ja pamiętam, że cały czas mówiło się o tym, jak bardzo my jesteśmy uzależnieni od tego internetu, jak ta technologia bardzo mocno zmieniła nasz świat i właściwie nie potrafimy bez niej funkcjonować. A czy to nie jest tak, że ta epidemia pokazała nam, że może to nie jest proces aż tak mocno zaawansowany, bo jednak takie zwykłe rzeczy jak wyjście do kina, wyjście do teatru, do restauracji, spotkanie ze znajomymi, takie zupełnie stacjonarne, tak bym to nazwała, rzeczy, okazało się, ten ich brak okazał się bardzo dotkliwy. To prawda. I proszę zwrócić uwagę, znowu pewnie to może być doświadczenie wielu naszych widzów, że w momencie, kiedy nie mieliśmy możliwości spotykania się z naszymi bliskimi, nie mieliśmy możliwości spotykania się ze znajomymi czy z rodziną, to próbowaliśmy zastępować to i cały czas pewnie niektórzy tak robią, zastępować to właśnie spotkaniami zdalnymi. Nawiązując znowu do naszych badań, bardzo wiele osób opowiadało, wysyłało nam zdjęcie, pokazując w jaki sposób na przykład w piątkowe czy sobotnie wieczory znajomi spotykają się na Skype'ie, Zoomie czy na innym komunikatorze po to, żeby ze sobą porozmawiać, być może wypić lampkę wina albo niejedną lampkę wina, być może po prostu w ten sposób być ze sobą. I to jest właśnie poszukiwanie tego deficytu, który pandemia bardzo jasno pokazała, deficytu relacji, braku możliwości wchodzenia w relacje. Tak samo urocze i takie przejmujące jednocześnie były zdjęcia, które otrzymywaliśmy od naszych badanych w ramach projektu, do którego nawiązuję, gdzie śniadania wielkanocne wiele osób realizowało tak, że na stole stał na przykład komputer, stał telefon i poprzez ekran, poprzez taki sposób łącząc się, próbowaliśmy być ze sobą z naszymi bliskimi, jeżeli nawet ta bliskość przestrzenna nie była możliwa. Dlatego jak najbardziej pandemia pokazuje, że to, co nie jest zapośredniczone technologicznie, czasami jest o wiele ważniejsze. Ja bym odwołał się też do jednej rzeczy, na którą my czasami nie zwracamy uwagi, bo praca zdalna, edukacja zdalna, to jest zadanie, czy to jest czynność, która jest dostępna nie dla wszystkich. Jeżeli mówimy o pracy, nie każdą pracę zawodową można realizować w sposób zdalny. I pandemia pokazała, jak bardzo ważne, a jednocześnie dotychczas niedoceniane są takie zawody, które właśnie mogą być realizowane tylko i wyłącznie w sposób na żywo, face to face, twarzą w twarz. Mówię tutaj na przykład o kurierach, którzy dostarczają nam produkty zakupione nomen omen w internecie, tak? Czyli też technologicznie, ale żeby to do nas dotarło, musi być kurier, który dociera do nas fizycznie, kurier, który przywozi jedzenie, które zamówiliśmy sobie w restauracji. To są na przykład salony fryzjerskie, gdzie przecież pamiętam gdzieś tam w kwietniu, maju, jak była mowa o tym, jak bardzo fryzjerów nam brakuje i były nawet żarty. Co nomen omen właśnie bardzo mocno było widać w telewizji, że rzeczywiście zawód bardzo potrzebny. Przecinek postawię, panie doktorze, ponieważ pani Bożena się do nas dodzwoniła. Pani Bożeno, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałabym się odnieść do słów pani, która mówiła na temat służby zdrowia, na temat kolejek i dawanie numerków i tak dalej. I jeżeli chodzi o zachowanie dziewczyn, które przyjmują, pań, które przyjmują rejestrację. Ja chciałam powiedzieć, że to można podzielić. I to jest uzależnione dużo też od kultury tych pań, które przyjmują, od w ogóle kontaktów międzyludzkich. Ja uważam, że w okresie pandemii, jeżeli chodzi o życzliwość ludzi, ja uważam, że nie jest zła. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, ja na przykład, dlaczego ja dzwonię? Dlatego, że ja
Mam lekarza rodzinnego, do którego nie mam żadnych zastrzeżeń. Nie mam sytuacji, że ja dzwonię i każą mi i podają mi numerek albo godzinę, o której mam zadzwonić. Nie ma takiej sytuacji. Jestem przyjmowana, ale spotykam się z paniami, które mi mówią o tym, co ta pani tutaj zgłaszała do państwa w telewizji. Także ja, że po prostu uważam, że to zależy od ludzi. Że każda praca zależy od ludzi. Tak jak tutaj pan doktor mówił o kurierach, tak, o sposobach kontaktowania się, komunikowania się. Ja uważam, że to zależy od ludzi. I tutaj jest duże pole popisu od organizatora, od kierownika kliniki. I uważam, że znam też taki przypadek, że osoba była leczona antybiotykiem, lekarz zmieniał jej antybiotyk telefonicznie 3 razy. Jest to po prostu, dla mnie to jest niedopuszczalne. Dziękujemy pani Bożeno za pani głos. Panie doktorze, zdaje się, że nasza Wicka bardzo ważnej kwestii dotknęła, czyli po prostu bądźmy dla siebie ludźmi, bez względu na to, w jaki sposób się kontaktujemy. No, znowu wracamy trochę do tego tematu wcześniej poruszonego. Pandemia jest dla nas sytuacją całkowicie nieznaną. Teraz może ona staje się już trochę zapoznana przez nas, już trochę mniej więcej wiemy, czego możemy się spodziewać. Natomiast ten okres marcowo-kwietniowy to było całkowite wejście w całkowite nieznane życie. Tak? Nie wiedzieliśmy, co się stanie kolejnego dnia, nie wiedzieliśmy, co się stanie za tydzień. I dlatego właśnie, jeżeli tak rozumiemy tą taką sytuację kryzysową, no to właśnie ona też czasami wytwarza faktycznie dodatkowe emocje, być może niepotrzebne emocje, więc faktycznie ta taka życzliwość byłaby bardzo ważna. Natomiast to co powiedziałem, to też jest istotne właśnie z punktu widzenia tematu nowych technologii. Bo wtedy, kiedy faktycznie nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, jak będzie się rozwijała sytuacja, no to takim naturalną potrzebą ludzką jest poszukiwanie pewnych informacji na ten temat. I gdy odwołamy się znowu do wyników badań, o których opowiadamy, to Polacy zwracali uwagę na to, że doświadczają ogromnego, i tu jest pewien paradoks, zarówno nadmiaru, jak i niedoboru informacji. Nadmiaru, bo byliśmy i cały czas jesteśmy bombardowani różnego rodzaju informacjami pochodzącymi z różnych źródeł, co ważne też informacjami, które często są ze sobą sprzeczne i czasami nie mamy możliwości jednoznacznego i łatwego określenia, która z nich jest prawdziwa. Z drugiej strony to był niedobór informacji, no bo właśnie nie wiedzieliśmy, czemu wierzyć. I to skutkowało i skutkuje moim zdaniem cały czas nowymi wyzwaniami kierowanymi czy to wobec mediów tradycyjnych, takich jak telewizja, prasa czy radio, czy też właśnie wobec internetu. A niestety w internecie często jest tak, że podstawowym sposobem czy podstawowym celem działania jest tylko i wyłącznie uzyskanie wysokiej klikalności. Im więcej osób odsłoni jakiś artykuł, tym lepiej to będzie dla ich twórców. Dlatego często przekazywane są informacje nie do końca sprawdzone, informacje sensacyjne. I tutaj chyba też jest właśnie rola odpowiedzialności mediów, odpowiedzialności też wszystkich internautów, również po to, żeby na przykład niesprawdzonych, nie do końca wiarygodnych informacji dalej nie rozpowszechniać. I tutaj mieliśmy ostatnio, zdaje się, taką sytuację już wejścia na przepraszam, kolejny poziom, czyli orędzie w cudzysłowie Elżbiety, królowej Elżbiety. Media okrzyknęły już to wideo deep fake news, bo mieliśmy tutaj do czynienia z wideo, które zostało sfabrykowane. No i ono po prostu nie było prawdziwe. Mimo wszystko widzimy osobę, która mówi, porusza się i tak dalej. Mamy kolejny telefon. Pani Maria jest razem z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałam króciutko odnośnie kultury. Każdy oczekuje kultury od pani rejestratorki, ale chciałam powiedzieć, że tam pracują panie, a nie dziewczyny. Dziękuję pięknie, dobranoc. Dziękujemy bardzo. Chciałabym zapytać jeszcze o naukę, panie doktorze, bo tutaj mamy do czynienia z tą nauką zdalną i pewnie aspektów jest bardzo wiele, ale mamy dzieciaki, które poszły
1 września do szkoły, albo też miały pójść. Mamy dzieci, które nie były tak bardzo mocno ze swoją klasą zżyte. Spotykały po raz pierwszy panią w nowej szkole i tak dalej. A to wszystko działo się online. Jaki to pana zdaniem będzie miało wpływ na to pokolenie, które rośnie? Czy te kilka miesięcy, prawie rok takiej nauki zdalnej, funkcjonowania w ten sposób, możemy mówić, że już jakieś piętno odciśnie, czy tak naprawdę to za mały okres czasu? Niesłychanie, powiedziałbym, przerażająca niestety jest sytuacja, że tak naprawdę od momentu wprowadzenia nauczania zdalnego część uczniów w ogóle jakby zniknęła. Nie pojawiła się na lekcjach zdalnych. Nie wiadomo, co się z nimi stało. To są oczywiście jakieś niewielkie odsetki wszystkich, natomiast to też oznacza, że no właśnie nie ma pełnej kontroli, nie ma pełnej informacji nad tym, w jaki sposób ten system edukacyjny wygląda. To są osoby, które być może właśnie ze względu na warunki materialne, na możliwości technologiczne w takim nauczaniu uczestniczyć nie mogą. I pojawiają się oczywiście no właśnie już pytania o to, czy to będzie pokolenie pandemii. My bardzo lubimy może trochę nadużywać takiego pojęcia pokoleń, więc chyba jeszcze za wcześnie mówić o tym, czy to będzie pokolenie pandemii, czy nie, ale można snuć już pewne przypuszczenia, pytania dotyczące tego, no jakie będą rezultaty. Bo przykładowo, jeżeli mówimy o studentach, to czy studenci, którzy będą kończyli studia i na przykład będą studiowali, nie wiem, rok, a może dłużej w sposób zdalny, to czy przyszli pracodawcy będą ich dyplomy traktowali na równi z dyplomami tych, którzy ukończyli studia, będąc na żywo w salach? Nie wiemy tego. Tak? Z drugiej strony, no właśnie, co kieruje? Ja tutaj odnoszę się do studentów i do studiów, bo to temat mi bliższy. Co kieruje dzisiaj młodymi ludźmi, którzy zaczynają studiowanie? Być może właśnie to, że jest ono w formie zdalnej. To, co dla niektórych jest niewygodne, dla innych z kolei otwiera nowe możliwości, bo można połączyć wtedy łatwiej studia z pracą, można połączyć studiowanie z jakimiś innymi obowiązkami. I właśnie to też pokazuje, jak to, co ta zdalność nasza w pandemii, jak bardzo czyni nasze życie elastycznym. Chociaż warto zaznaczyć, elastycznym na zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób. Elastycznym, bo mamy większą możliwość takiego kształtowania, ale jednocześnie elastycznym, to co już wspomnieliśmy sobie, że nasz zakres obowiązków zostaje bardzo rozszerzony czasowo i czasami mam wrażenie, i to też jest doświadczenie wielu osób, zaczynamy się już jakby w cudzysłowie nie wyrabiać z tym czasem, bo tu jest jedno, tu jest drugie, tu jest trzecie spotkanie, które być może mogłyby być zrealizowane na żywo w o wiele krótszym czasie. Czy wobec tego będziemy bardziej przepracowani, skoro ta granica jest taka płynna i właściwie zaczynamy pracę i tak nie do końca kończymy ją, zamykamy tego laptopa o tej 15? Tak, zresztą to chyba jest takie zjawisko, które jest charakterystyczne nie tylko dla czasu pandemii, ale istniało już wcześniej, że zabierają granice online-offline, bycia w sieci i bycia poza siecią. Kiedyś były takie zadawane pytania i odpowiedzi, ile czasu spędzasz dziennie w internecie. Dzisiaj już tak jakby trudno jest na to odpowiedzieć, bo my w internecie jesteśmy, czy wiele osób, no oczywiście nie wszyscy, ale wiele osób jest w internecie niemal non-stop, mając internet w swoich smartfonach. Ja w tym momencie rozmawiam z państwem, rozmawiamy ze sobą, mam telefon wyłączony, ale jednocześnie domyślam się, że tam przychodzą w tym momencie jakieś informacje. I to takie pomieszanie sprawia, że jak mówi socjologia, żyjemy w takiej sytuacji hybrydowej, w świecie hybrydowym, gdzie to, co jest online i to, co jest offline, jest bardzo ze sobą przemieszane. Pandemia tym bardziej to podkreśliła, właśnie włączając
pracę do domu, włączając szkołę do domu. Wszystko stało się jakby realizowane w jednym miejscu i mam wrażenie, że to też sprawia, że coraz popularniejsze stają się takie oferty, takie miejsca, które reklamują się jako miejsca na przykład, gdzie nie ma zasięgu, miejsca, gdzie nie ma internetu, agroturystyki, jakieś miejsca, gdzie można wyjechać na wakacje, bo to tak naprawdę pokazuje, jak bardzo jesteśmy tym ciągłym przemieszaniem różnego rodzaju doświadczeń zmęczeni i że potrzebujemy takiej sytuacji, gdzie nawet jeżeli byśmy chcieli, to po prostu z internetem połączyć się nie możemy. Ale myśli pan, że rzeczywiście ta intensyfikacja już z nami zostanie, czy może rzeczywiście, kiedy wszystko wróci do normy, jeśli wróci, jeśli tak można powiedzieć, będziemy chcieli powrócić do natury, do kontaktu z człowiekiem, do dotyku, czy może jednak już nie? Albo nie w takim stopniu jak wcześniej? Ja myślę, że czas pandemii pokazuje, że przewartościowana została trochę, przewartościowane zostało znaczenie i sposób funkcjonowania technologii. Technologia, internet, smartfony, komputery przez bardzo wiele osób dotychczas była traktowana wyłącznie jako sfera szeroko rozumianej rozrywki. Dzisiaj dla bardzo wielu osób stała się sferą zawodową, sferą edukacyjną, a więc sferą obowiązków. I to będzie tak jakby skutkowało też pewnymi emocjami, które właśnie wobec tego są kierowane i być może po to, żeby odpocząć właśnie od tej pracy zawodowej czy od edukacji, będziemy również poszukiwali tych przestrzeni, gdzie technologii nie będzie. I mam wrażenie, pamiętamy chyba wszyscy, kiedy złagodzony został lockdown, kiedy już można było wychodzić i spotykać się gdzieś tam w okolicach, jeżeli dobrze pamiętam, maja, to jak bardzo widać było, że potrzebujemy spotkania, potrzebujemy wychodzenia, potrzebujemy bycia ze sobą i to chyba też jest, mam wrażenie, że jeżeli teraz lockdown, może niepełny, ale obostrzenia zostaną zlikwidowane, to będzie bardzo podobnie. A technologia w gruncie rzeczy, ona będzie nam służyła do tego, żeby koordynować te działania, które będziemy realizowali później offline. Umawiać się, konsultować, dogadywać, ale później już tak jakby będziemy się cieszyć z tego, że jesteśmy ze sobą blisko siebie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dr Łukasz Rogowski, socjolog Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, był moim gościem. Bardzo dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę, za wszystkie telefony, za chwilę podsumowanie wydarzeń dnia. Proszę być blisko. Do zobaczenia.